Co to w ogóle jest? O, nie, to jest na pewno megalodon. Jest naprzeciwko mnie. Słuchaj, co? Ja pierdolę! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Ark. Dzisiaj zbieramy kolejne rzeczy potrzebne do przywołania Broodmother. Myślę, że już niedługo będziemy przywoływać, że tam zostały chyba dwa artefakty. No i te rzeczy, które będziemy dzisiaj zbierać. Dzisiaj chciałem zebrać 8 Megalodon Tooth, czyli zębów Megalodona. I jeśli nam się uda, to żebra Brontozaura jeszcze. Vertebrae to są bodajże żebra. Nie wiem, no ale chyba tak. Tu Brontozaur Vertebrae, czy jakoś tak. Teraz tak się zastanawiam, bo miałem swoją Sabinę, czyli swojego krokodylka. Ona nie była za silna niestety i ubił ją jakiś pierwszy, lepszy megalodon. Czekajcie, przybliżę sobie trochę mikrofon. Okej. I niestety moja Sabinka padła od chyba megalodona, z tego co pamiętam. I się tak zastanawiam, chyba najlepszym pomysłem będzie wybranie się na megalodony. Z moim Zapdosem, którego widzieliście na ostatnim odcinku, i Frankiem. Po prostu będę robił tak, że Franka zostawię sobie na plaży gdzieś blisko. I będę latał Zapdosa. Nie, no ale kurde, nie mogę wejść do ziemi. No dobra, jakoś to będzie. Zrobimy tak, że biorę Zapdosa i Franka, żeby za mną leciał. Co ze ściny? Proszę się nie ścinać. Najpierw Franuś, chodź tu do mnie, przyjacielu złoty mój. No, ty masz problemy z tym skręcaniem, powiem ci, stary. Czyli na szybko, dawaj! Dobra, poszło. Powiem ci, że już jesteś w miarę szybki. Może samym Frankiem w sumie pójdziemy? Tak, tak zrobimy. Pójdziemy samym Frankiem. Nie ma co z Zapdosem iść, bo w sumie on będzie tylko do tego, żeby... żeby jakoś... Zdeptałem Dodo. Żeby jakoś znaleźć tego Megalodona, ale w sumie i tak i je dobrze widać, jak są na powierzchni mniej więcej, bo one tak pływają. Ewentualnie mam sporo oksygenu, bo specjalnie dodawałem troszeczkę do oksygenu, żeby się właśnie zająć też zdejmowaniem jakiegoś właśnie lepszego Megalodona, czy też tą płaszczkę, nigdy nie pamiętam, jak ona się nazywa. Taki super potężny, też taka super potężna płaszczka. W sumie jak mamy tu Brontosa obok siebie, to zabijemy go, może to żebro się uda wydropić. O Jezu, to jest... Nie jedz go, Franek! Ty chory pojebie. Przestań. Zajrzyjmy do środka. No, sauropod vertebry. Vertebra. To są tylko potrzebne dwa te żebra. Mam nadzieję, że to są żebra. Jeśli nie, to przepraszam. Ale... to się szybko, je bardzo szybko się zbierze widocznie. Co to mnie bije? Dodo, co się wkurwiły. Gang, I don't give a damn. Dobra, przejdę się tutaj na plażę, bo jest w sumie bardzo dużo tutaj. Franek! Jest bardzo dużo tutaj brontozaurów, to w sumie na szybko sobie zrobimy te żeberka. Wiecie co, to mnie strasznie zastanawia. Jak to jest zrobione, że Argentavis, na przykład gdy zabijemy Argentavisem, on automatycznie zbiera loot. Albo z T-Rexa, albo z innych Argentavisów. On automatycznie, gdy zabijemy, zbiera z nich loot. Na przykład, gdy walczymy już Rexem, to nie mamy takiej wygody i trzeba wszystko schodzić i, wiecie, męczyć się powoli. Wozić się pomału trzeba. I do wszystkich pojedynczo zaglądać, to jest strasznie irytujące. Po drodze jeszcze sobie wybijemy parę dilusiów. W ogóle też trzeba będzie się zająć tym, żeby znaleźć jakąś spinkę ciekawą, bo nigdy w życiu nie udało mi się spinki oswoić, a to jest w sumie podwodny Pokémon. Podwodny dinozaur i mogłoby być ciekawe. To znalezisko. Okej! Okay. Pierdol śmierdol, Franek, dobrze. Choć wbijam się sam w środek i wiesz, robimy to co zawsze. Jezu, jaki ty jesteś silny, już zapomniałem nawet. Jak wyglądałem na tym ptaszku, to on ma o połowę mniejszy damage. Halo, proszę wyjść z mojej stop, proszę mnie nie blokować, pani! Zostaw mnie, bo cię zjem, okej, zjadłem, koniec. Okej, bierzemy pierwszego Brontosa, tylko muszę pamiętać, żeby ich nie zjadać. Później jakoś będę musiał na spokojnie podejść sobie do nich. Nie jedz! Zostaw! Nie gryź, Franek.
Teraz szybko wsteczny. Okej, okay, elegancko. I gryziemy następnego. Dobra, ten leży. Leż. Okej, okay, i uciekaj teraz. Wchodzimy. Tanky, ale lepiej z... Kurwa, Franek, ty głąbie! Proszę go nie zjadać! Ale zobaczę, czy ma to żebro. O ile mogę do niego zajrzeć w ogóle. Dobra, mogę. Mamy już dwa żeberka. Skoro już tu jesteśmy, to jeszcze zajrzymy do tego w sumie. Aj tam, niech będzie na zapas. Może... Co? Oj! Dilo, zostaw mnie! Fuck you, Dolan! Dildo! Nie! Weź na Franka! Halo! Franek! Nie bądź obojętny! No ty mi senpai! Dobrze! Jajko! Kogo? To może być nieprzyjemne. A, Franek się już nie zajmuje, także. O, why, a why? Dolwa? Człowieku! A się wkurzyły, nie? Wszystko zaczynają. Ja mam najbardziej przerąbane z tymi mrówkami tutaj. A, ona nie żyje, okej. Okay. To w sumie nie będzie tak źle. Brawo, Franek! Dobrze, wszystkich się pozbyłeś, dobry Franek. Ale mnie już nie jedz. Chodź, chodź, chodź. No, zabij jeszcze tego. Elegancko. No, jeszcze dwa razy. Pięknie. Chodź tu, Franek. Dziękuję bardzo, Franek pozamiatał jak zwykle. A tą spinkę zostawimy. Może się przejmie. Nawet jeśli ma mały level, to można ją zawsze wytrenować w sumie. Ale poradziła sobie z jakimś tutaj... Kurde, nie będę do niej podchodził, bo tak to automatycznie mój Franek ją zaatakuje. Tych dziadów nienawidzę. Ostatnio przez nie padłem właśnie. Bo na automatycznie atakuje jeźdźca, a nie dinozaura, na którym siedzisz. Te latające pypcie. Perpecie. Pypcie. I przez to straciłem swojego ptaka. Historia, gdy diabeł stracił ptaka, jest taka, że odgryzły go dinozaury. Historia prawdziwa, trudne sprawy. To jest właśnie, jestem ciekawy, jak właśnie się sprawują na PvP te ptaszki, ale wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna obrona przed Argentawisami. Oczywiście nie licząc armatek, które cię strzeliły, ściągają cię na strzała. Co tobie goli? Halo? Who went to fight? Nobody. O, lalala, jab. Okej, musimy się jakoś dostać do dużego zbiornika wodnego. Mamy to szczęście, że Franek jest w miarę szybki. No może to nie jest na taką skalę, jak powinien, ale no... Daje radę, no. Jakoś ujdzie. Okej. Okay. No jasne, to jest normalna sprawa u ciebie, Franu. Przejdę sobie na drugą stronę, tam pod starą bazę. Tam gdzieś powinny być megalodony. Przynajmniej właśnie... To jest taka dziwna sprawa z tymi megalodonami, że one mają bardzo dziwną lokację do spawnu. Czasami się spawnuje od cholery przy samym brzegu, a czasami w ogóle żadnego nie znajdziemy, nie? No ale dobra, na spokojnie, mamy jeszcze 20 minut. Także myślę, że powinno się udać zebrać odpowiednią ilość. Właśnie też jestem ciekawy, czy leci z nich pojedyncze te płetwy, czy leci parę płetw? I po drugiej stronie mamy jeszcze Karno. Karno też będzie trzeba stejmować. Właśnie mam taki plan, żeby stejmować tą dużą płaszczkę, Megalodona i Karno, bo Karno to jest takie pomiędzy właśnie tym Raptorem a T-Rexem i jestem bardzo ciekawy właśnie, jak się tym w ogóle walczy. Podobno miażdży niesamowicie, jeśli chodzi o walkę, a jest szybka jak cholera, więc dobre połączenie, nie? Ale i tak mi się wydaje, że będzie troszeczkę lepszy jednak Sabertooth od Karna. Może nie w walce, ale szybszy jest na pewno. T-Rexa też jakby się dobrze zrobiło. Tak jak mówię. O, jest i Sarko. Ale nie, Sarko jest naprawdę beznadziejny. Miałem tam Sablinę i nie polecam. Jeśli chodzi o pływające dinozaury, to naprawdę była bardzo, bardzo słaba. Może nie miała tam jakiegoś zabójczego levelu, ale... No myślę, że miała około właśnie 16, jak ją stejmowałem, tak jak tutaj ten leżący. I powiem wam, że wbiłem jej tam paręnaście leveli. Z wielkim trudem, to trzeba przyznać i... No nie robiła praktycznie nic, no taka jest prawda. Już lepszy będzie chyba jakiś nawet trzeci level Megalodona niż taki Sarko nawet na 50-60. Ok.
To jest naprawdę tragedia z tym serką. Okej, podejdźmy sobie. Tutaj jest jeszcze płytka woda. Podejdźmy sobie bardziej w tamtą stronę. Tu już powinniśmy spotykać powoli jakieś megalodonanony. Nawet to widzimy pływające dildo. Pływające dildo w wodzie. Jej! Będę musiał zrobić tak, że ja sobie wejdę po prostu tutaj. Zostawię tutaj frana, niech sobie siedzi. Czy coś mnie zaczyna gonić? Przepraszam bardzo. Czy dilosy właśnie zjadły? Boże, myślałem, że dilosy zjadły parazaura. Jak widzicie, mam tu... Czekajcie, ile mam w ogóle? Oksygenu? 280, no to już mi się wydaje, że jest sporo. Może to nie jest tak dużo, jak ma powiedzmy Red, ale myślę, że swoje zadanie spełni. Halo? Paulo Coelho, tylko jeden? Czy Megalodon Kondon jakiś jest? Nie ma? Megalodon Luke? No i z tym będzie lipa. W ogóle muszę coś zjeść zaraz, bo umrę z głodu i to nie będzie... O, o, a co tu mam? Aha, żółwia, no spoko. Powiem wam, żeby to będzie ciężka sprawa, żeby znaleźć. O, jest, 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 jest. Czy to jest to płaszczka? Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to góra. Coś tu pływa, ale... Czy to są... Kurde, boję się, że... Dobra, idę się wynurzyć jeszcze raz na samą górę. Postaram się podlecieć na taką odległość, żeby... mniej więcej zobaczyć... Co to w ogóle jest? O, nie, to jest na pewno megalodon. Jest naprzeciwko mnie. Co? Co? Ja pierdolę! O, ty głąbie! Nie mam jedzenia dla ciebie. O, się wystraszyłem, nie? Czy ja w ogóle popłynęłem na jakąś wyspę? Są żółwie i hitozaury. Odczep się! Alboż fajny level w sumie. W sumie powiem ci, że takiego ichitozaura to bym przyjął. Dobra, trzeba zrobić inaczej jednak. Polecę jeszcze raz po Franka i po prostu pobiegam po brzegu w poszukiwaniu jakichś megalodonów, bo one zazwyczaj właśnie są w grupkach przy brzegu. Albo grupki tych ichitozaurów, albo właśnie megalodonów, więc myślę, że to będzie najlepszy, najszybszy sposób, żeby znaleźć te megalodony. Czy na najszybszy w sumie by był, gdybym miał jakiegoś pływającego tego... dinozaura, ale myślę, że teraz tego nie ogarniemy. To by zajęło mi naprawdę jakieś 7-8 godzin, a w tym momencie nie mam czasu na przejmowanie takowego dinozaura. No nic, trudno. No w ogóle, Franek, to muszę się jeszcze do ciebie... A, kto Boga tam zabroni? Zjem sobie parę primitów, bo one i tak się za sekundę zepsują. Sorry. Ale tak to czy jakiś pożytek przynajmniej z tych primitów będzie. 3 zjem, powinienem się najeść. W ogóle one nie trują chyba, what the fuck? Ale kozacko, jak zjadasz primity, to cię nie truje, nawet nie wiedziałem. Czy ty, Franek, będziesz w stanie przepłynąć przez tą rzeczkę? Czyś pizda? Trochę ci to zajmie, ale to dasz radę. Ej, w ogóle nie wiem, czy to nie będzie taka lipa, że on się nie utopi, cholera, tutaj. Bo mi piranie zjedzą. Nie, nie mogę atakować, że no i tak nic nie zrobię. To jest kurwa megalodon! Nawet lepiej. Co ty robisz w tak płytkiej wodzie, gościu? I to kurde nie jeden! Ty, no tak to ja mogę żyć. Mówiłem, jak się nie chce, to się znajdzie. Dobra, moi mili panowie, panie, czy ktokolwiek. Jak się odwrócę, o, jak się odwrócę, to nie będzie przebacz. Come on at me, come at me, come on at me, blah, blah, blah. Halo, kurde, dziadzi. Dobra, jak mnie wkurzycie, jak się nie cofniecie, dobra, cofacie się. Dajcie mi wejść tutaj na płciznę. Tak, żebym mógł stanąć. Jak się odwrócę, nie, stary, jak się odwrócę. Ty, no gościu, co ty robisz w ogóle? Czekajcie, ustawię może tak Franka, że aby on był mnie w stanie obronić. O, opa, 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 opa. Już może tu atakować. To jak się, pamiętam, tak jak robił Anu. Że on jakoś stawał na boku. O, i gryz, dobra. Tak się da zrobić. Franek, siad. Siad, Franek. Megalodony, halo. Termowe jedzenie w morzu. Zapraszam. Zapraszam do mnie. Co wy się bijecie nawzajem? Halo, głąby. Pussies. Ej, no one się biją nawzajem. A nie, one żółwie wcinają. Dobra, idę na koniec. Dyry, 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 dyry. Możemy sobie spory, spory poziom. O, jesteś brzydki. 27. O, masz wpysk. Bez Franka nawet ci pokonam, leszczu. Ty, ale ty trochę bolisz jednak. Dobra, wiecie co? Ja takie na się cofnę. Franek, halo! Tam, 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 tam.
Where is Franek? Szkoda zbroi na nich. Oj, 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 oj. Franek, wybieram cię! Gryź ich! Franek! Pomocy! Głąbie! Dobra, kurwa, sami go jadę. Franek, jesteś niepomocny, jesteś beznadziejny. Zwalniam cię. Nie jesteśmy już przyjaciółmi. Najlepiej jakbym miał coś do strzelania, cholera. Przestańcie atakować te żółwie, no co one wam zrobiły? Obroń te żółwie. No, a nie, pojadę go. Pojadę go spokojnie na dzidę. Damy radę. Franek, jesteś beznadziejny. O, jednak jesteś kozak! Dobrze, cudawianki fight. Pomóż mu. Czy ty po prostu za mną poleciałeś, bo jesteś głupi? Chodź tu, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Franu! Nanu, nanu, nanu! Ty tu zostajesz. Nie, bo to nie ma sensu rzeczywiście, bo Franek... On, Anon to pamiętam robił tak, że się ustawiał jakoś na kącie i ich naprytalał dopiero. A ja tak średnio mogę się ustawić pod tym kątem, tym moim. Dawaj! Już jest dobity w ciul. O o! O o! O o! O shit, 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 shit. Cholera, ej, to będzie ciężka sprawa z tym. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurde. Chodź, Frano. Zejdź, dziękuję. Halo, Franek się zaciął. Dobra, jeszcze raz, jedna próba. Dobra, szybka kubka, stary, bo rozwaliło mi całą zbroję przez ciebie, Franek. Jestem zawiedziony, wiesz, twoim zachowaniem w ogóle. O, o, tak, tak, tak. Dobra, jeszcze raz, próbujemy. Kici, kici, chodźcie, chodźcie, bicie mnie. Halo, halo. Jeszcze raz, no zobacz mnie, zobacz mnie. No, this is me, senpai. Dobrze, dobrze, Franek. Nie jedz, nie jedz, zostaw. Teraz na szybko muszę podlecieć. Pyr, 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 pyr. Ty w ogóle mnie olejesz chyba, nie? Tegal, 4, dobra, to wystarczy nam 2. Dwa megalodon tufy. O, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 mięso. Mowy mięso. Mięso w dupie, dawaj go, Franek. Żryj, nie do wody, wpadłeś. Ty głąbie, możesz go bić? Jest, brawo, udało się. Mission accomplished. Zakładając, że... Okej. Okay. Mamy 4 megalodon tufy. Tylko, że mi się megalodon w tyłku zablokował. Boże, ile mięsa to miałem. Okej. Okay. Czyli w sumie mam chyba wszystko. Nie pamiętam, gdzie poodkładałem te artefakty, ale to sobie ogarnę później. Czyli udało mi się nam się dzisiaj zebrać, co nam się udało dzisiaj? Te vertebrae. Vertebre. Vertebra? Vertebra. Te megalodon tufy. Ankylo Ega przy okazji. No i powoli się będziemy zbliżać do końca do przywołania tego bossa. W ogóle zapomniałem wam chyba powiedzieć o tym, że znalazłem fajny przepis na helmet. Mam praktycznie najlepszy helm, jaki można osiągnąć, chyba tylko jest jeszcze ten lepszy Masterpiece, czy jakoś tak się nazywa, podejrzewam. Okej, okay, podejdziemy sobie tutaj do bazy, może uda nam się naprawić armor. Nie wiem, czy tu w ogóle u plagi jest jakikolwiek... Czy u plagi w sumie w naszym teraz, w naszym trybom domku jest tu jakikolwiek metal. Ewentualnie będziemy musieli popłynąć na główną wieżę i zobaczyć, czy tam jakiś metal jest. Tam powinien być już. I w sumie, wiecie co? Jestem ciekawy, jak T-Rex zniszczy budynki. Tu mamy tą starą naszą bazę. Jakbym się tak wgryzł w jej środek. Bo jak widzieliście na ostatnim odcinku, tygrys Pawła radził sobie nieziemsko z tymi taczowymi chatkami, nie? Ale no to by jednak były taczowe chatki. Zobaczymy, jak T-Rex zmierzy naszą chatkę. Starą. Czy ja w ogóle mogę to rozwalić? Kurde. Trochę dupnie. Chyba nie mogę rozwalać swoich chatek. To nie fajnie. No dobra.
Miał być wielki test, a wyszło... Nic, w sumie. Dobra, lecimy do bazy. Dobra, Franek, jednak nie byłeś tak bezużyteczny, po prostu właściciel trochę się pomylił. I w sumie rozwaliłem sobie zbroję tylko po to, żeby... Żeby była rozwalona. Dobra, w sumie jeszcze mamy 10 minut. To możemy zrobić tak, że polecę na Argentowi się, na Zapdosie. I uda nam się zdobyć... Boże, Trajk, czemu ty się blokujesz pomiędzy moimi nogami? Przepraszam cię bardzo. Mamy jeszcze 10 minut, więc uda nam się może zdobyć jeszcze... potrzebne Argentowi stalony do przyzwania właśnie tego bossa. Mam już ich sporo, ale jednak mówię, chciałbym zrobić tak, żeby zabrać na świeżo wszystkie itemy na odcinkach. Żeby później nie było, że robiłem coś poza wizją, tak? Miałem zbierać itemy na odcinkach, więc tak będzie zrobione. Więc możemy teraz sobie polecić Argentavisem i troszeczkę nabić mu przy okazji levela. Bo teraz ma jakiś 153 bodajże. Został złapany na 143, czyli ma nabite około 10 leveli. I jeszcze nie jest do końca taki, jak powinien być. Jeśli znowu stracę tego ptaka, to uwierzcie, że będę rage'ował strasznie. Bo przejmowałem go przez jakieś 7 godzin. 7 godzin z życia wzięte, żeby mieć ptaszka w grze. To naprawdę boli serduszko, gdy coś takiego pada. Już miałem problemy po straceniu tego pierwszego Good Hilfa. Potem Torgilsa, którego nawet chyba nie widzieliście. W ogóle podczas właśnie tejmowania tego Torgilsa. Gdy już miałem tak trzecią, czwartą godzinę godzenia go, udało mi się... Już miałem jechać właśnie, zakończyć, bo to godzina trzecia była, już kończyłem tejmowanie. Już mówię, kurde, idę spać w dupie ze wszystkim. I nagle widzę, zablokowany na środku nieba jest ptak na 96 poziomie, nie? W ogóle ja patrzę, Boże, nie? Jezus, co tu robisz, nie? A to był ptak, kurde, tak sobie stał w niebie. Jest taka wielka burza, nagle burza tak przestaje padać i jest jeden ptak, tak stojący w miejscu, tak jakby siedział na podłodze, nie? Ja mówię, o fuck, przeznaczenie, nie, jutro cię złapę, stary, będziesz mój, jutro wstaję rano, siódma, tejmuję cię i będziemy razem przemierzać świat Arka, będziemy się dobrze bawić, no i wstaję niestety rano. Podchodzę sobie na TS-a i nagle Red mi mówi, słuchaj, diabeł, update był, nie, i serwer zrestartowany i wszystkie plany w pizdu poszły, nie możesz nic zrobić z tym faktem, jak się teraz czujesz, no i się trochę zawiodłem. No ale na szczęście udało mi się znaleźć zaraz potem 116 level, który zamienił się w 143 i nie narzekam, Zapdos jest kozakiem. Znaleźć sobie go, utrzymajmy. W ogóle jakie on ma tu statystyki, bo nie sprawdzałem ostatnio. 613 mili damage już mu nabiłem. Ma sporo staminy, jeśli chodzi o ptaszkę na sam początek. Miał 1800, ja tam nic nie dodawałem. Tylko ma bardzo mało życia. Będę musiał troszeczkę do życia dodać. Przynajmniej do tych 4000, no bo... No, gdy ptaszek ma 1700 życia, to powiem wam, że nie jest za kolorowo. On musi się jednak sporo bić, bo to jest taki drugi T-Rex, a propos T-Rex. Nawet nie jeden T-Rex. To jest bardzo, bardzo fajne miejsce, tylko że one się tak, te wszystkie potworki tutaj się respią z jakieś... No w sumie 2 godziny, 3 godziny. Jesteś bardzo podobny do Franka, nawet łudząco podobny, tylko Franek jest ładniejszy i bardziej dokoksany. Czyli... W sumie summa summarum jesteś do dupy. Hehe. Dobra, tak myślę. Jest dużo Argentavisów przy mojej właśnie wieży, dookoła jej. Dookoła tego wulkanu środkowego. Jest też bardzo dużo Argentavisów, właśnie tam znalazłem Zapdosa, naprzeciwko, zaraz pod czerwoną wieżą. I sobie zrobimy tak, że w sumie przez te ostatnie minutki podlecimy, wybijemy wszystkie Argentavisy dookoła naszej tej wieży. Jak nam czas pozwoli, to powróciłem jeszcze troszeczkę na czerwoną. Przy okazji właśnie nabijemy Zapdosowi parę leveli. Tylko najpierw, ja może, czy on ma jakieś jedzenie? Chyba z nim nabijałem, zaraz jak wszedłem. Tak, tak, na szczęście jest. Szkoda, że nie masz premitu, przyjacielu, ale... Dobra. Wy też się ostatnio pytaliście... pytali się mnie ludzie, dlaczego jem surowe mięso. Jem surowe mięso, ponieważ już nie opłaca mi się schodzić co chwilę do ogniska i smażyć to mięso, a surowe mięso zabierze... da mi dużo żywotności, znaczy chodzi o głód. Podniesie mi na dosyć wysoki pułap,
a zabierze mi tylko troszeczkę życia, które i tak przez to właśnie, że mam, jestem najedzony, i tak się zregeneruje dosyć szybko, więc to nie ma najmniejszego sensu. Mieliście rację, jeśli chodzi o tą właśnie walkę w jaskiniach. Tam mnie mogło to troszeczkę zabić, bo ja tam jadłem przez pewien czas surowe mięso i to w sumie zabrało mi sporą część zdrowia, która nie pozwalała mi przeżyć do końca tak, jak bym potrzebował. No ale mówię, to była moja wina, ponieważ ja się nie do końca przygotowałem, jak zwykle, gdy wchodziłem do tej jaskini. No i to nie wyszło tak, jak być powinno. Okej, tylko mam nadzieję, że Argentavisy jakieś tu znajdziemy, no halo. Z tego co pamiętam, są 4 tylko potrzebne Argentavistalony, także... To jest dosyć szybko do zdobycia, bo tak jak u T-Rexów to leci... po 2. Także wystarczymy tylko 2 Argentavisy, no. To jakiś wielki challenge do znalezienia, tego być nie powinien. Dobra, Zabdos, przyjacielu, odpocznij sekundę. Fajnie, jakbym jeszcze klatki ła... Ej, halo! Halo! Nie uciekaj! Prrrr! Płotka. Zabdos. O, jest. Nasza pierwsza ofiara. O, jest już druga. Okej, okay, czyli jak dobrze wyjdzie. Oj, właśnie też wam pokażę teraz. Jeśli go zaatakuję i go zabiję, to dostanę od razu wszystkie itemki, które on miał w sobie, wlecą mi... Dlaczego zawsze mnie to tak śmieszy? Wszystkie itemki, które zabiję, wlecą mi w ptaka. Tak, gra słów. Halo, gdzie jesteś? O Jezu, co? Czy to był... Kogoś ptak? Nie, już mi się pokazało. Wydawało mi się, że się pokazało na niebiesko napis. Zostaw go! Nie jedz go! Halo! Zostaw go! Halo, ziomeczki, spadówka, to moje żarło. Raptor 64. No i fuck, ej, halo, nie zdobyłem przez to luta. Tak się nie bawię. Raptor świnio. 108! O, crazy shit, takiego to bym mógł przejąć. Ale on by orał. Boże, ile Argentavisów tu jest. No patrzcie, cały czas się... Czy jestem daltonistą, czy ten napis naprawdę jest zielony cały czas? Hoppa! Leszcz. Popu. I teraz na przykład nie zbiera tego, nie rozumiem, na jakiej to zasadzie jest. Czy on w ogóle nic nie ma w sobie? Może mi to wychodzi, że nie ma. Nie, no oczywiście, że ma Argentavistalony. Halo! Halo! Czyś ty oszalał, człowieku? Który on ma tablet? Dobrze, dawaj go. Tylko żeby ci nie odwaliło z powrotem. Dobrze, dobre, dawaj. Balachemu. O, elegancko, pięknie. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. O, a ten na przykład był pusty. Chyba, że... Chyba, że ty zebrałeś coś z niego. Zebrałeś coś z niego? Argentavistalon razy 12. Widzę, że już z niejednego zebrałeś. Czyli teraz... O, sorry! Ej, to nie tak, jak wiesz, myślisz, nie? To niespecjalnie było, for real. I still love you. Aż level wbiłeś z zaskoczenia, widzę. Dobra, teraz do czego by ci to dodać w sumie? Per. Do health'a ci dodamy. O kurde, ile to w ogóle dało? 400. Dobra, zabijemy jeszcze tego Argentavisa tutaj na górze, w sumie polecimy na górę do bazy i otworzymy artefakty mniej więcej w to miejsce, które powinny się znajdować. No i teraz nie zbiera. Nie wiem, na czym to polega. Halo! Gdzie on zniknął? Taki nieżywy, a taki żywy jednak. Tu jest jeszcze jeden. Czy zjadł swojego kolegę, czy mi się wydaje? Sadystot, nekrofilów, frajerze. Proszę umrzeć. Ty mógłbyś być dobrym kompanem. Widzę, że dużo strzałów wytrzymałeś. Ha! Halo, nie uciekaj. O fuck, co ty? 76, no to już niezły był. Dobra, już nie chcę się ciebie gonić. Fuck this shit. Braj mi ty. Kurde, jeszcze jeden. Jezu, od cholery ich tutaj. 12 poziom. Nie jesteś godnym przeciwnikiem dla Zabdosa, człowieku. Znaczy, człowieku, ptaku. Ptaku, ty głupku, halo.
O, już jest za ładna gwieździsta noc. Polowanie udane. O, zobaczę może ile mam metalu. To uda mi się tą zbroję naprawić. Taki był w sumie plan od samego początku, żeby tu przylecieć tą zbroję tylko naprawić. No ale okej, dobra. Podsumowując wszystkie rzeczy, które dzisiaj nam się udało zebrać. Udało nam się dzisiaj zebrać zęby megalodonów, żebra brontozaur, o ile to są żebra. Wydaje mi się, że tak. I talony, szpony argentawisów, czyli mamy trzy składniki do przywołania Brutmother. Czyli dzień na plus, ogólnie, żyć nie umierać. Wszystko ładnie się złożyło. Okej! O Boże, jak ciemno. Czekajcie. Zapalimy światła. Ile trafię w drzwi. Boże, jak tu ciemno, rzeczywiście. Najpierw trzeba włączyć generator! Halo, gdzie on jest? Tutaj. O, ale nie mamy paliwa. No dobra, nic, niestety muszę was pożegnać w ciemnościach arkowych. Odwróć się w tą stronę. No nie, nie bądź taki, halo. Nie w tą stronę. Tak. No serio, halo, cieniu. Nie uciekaj! Szybko! Gończ słońce! Dobra, więc podsumowując jeszcze raz. Podsumowałem cały odcinek. Udało nam się zebrać trzy dodatkowe itemy do zrobienia artefaktu do przywołania Broodmother. W następnym odcinku wybieramy się do jaskini, ewentualnie, chyba że to będzie jakiś odcinek z Pawłem i Plagą. Jeszcze myślałem nad tym, żeby dalsze odcinki, oprócz tych właśnie z przywołania Broodmother i tych z chłopakami, nagrywać jeszcze właśnie z Anu i Paradoksem i kimś jeszcze chyba. I z Torem bodajże. Będziemy nagrywać tak jakoś za tydzień odcinki na innym serwerze, gdzie jest duża grupa ludzi i nie będzie tak monotonnie jak tutaj. Będzie się coś działo, mamy nadzieję, wiesz, jakieś wyścigi, pościgi, strzelanki, wszystko. Będziemy po prostu starać się zabić jak największą ilość graczy, co będzie na pewno emocjonujące.